Rozpoczął się sezon grzewczy. Prawdziwym cichym zabójcą jest czad. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu apeluje o rozwagę i bezpieczeństwo. To na pewno sprawdzamy, czy najważniejsze, czy nie są składowane jakieś materiały palne, czy jest przejście, droga ewakuacyjna zachowana, żeby ta ewakuacja przebiegała sprawnie w przypadku pożaru budynku. Sprawdzamy, czy w komórkach nie są, przy piwnicach nie są składowane jakieś materiały palne. Czy wszystko jest zachowane, ład, porządek, przede wszystkim przewody też. Poznajemy przede wszystkim, jak wyglądają w środku te obiekty, jak te klatki, jaka jest szerokość. W jaki sposób możemy zadbać o bezpieczeństwo w naszych domach? Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na szczelność przewodów kominowych, one są najważniejsze. Warto też dla własnego bezpieczeństwa zaopatrzyć się w czujnik tlenku węgla lub ogólnie czujkę dymu. Jednak to są pieniądze wydane na nasze bezpieczeństwo, no i to są pieniądze, które mogą ratować życia, także warto się tym w to zabezpieczyć. Główną przyczyną zaczadzeń w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych, w tym wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe działanie przewodów może prowadzić do niedrożności, braku ciągu, a nawet do powstania zjawiska ciągu wstecznego, który polega na cofaniu się dymu z powrotem do pomieszczenia, zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. Cichy zabójca, bo bez wątpienia tak można nazwać tlenek węgla, każdego roku zbiera żniwo w postaci śmierci kilkudziesięciu osób. W wielu przypadkach nie ma to związku z wybuchem pożaru, lecz z niewłaściwą eksploatacją budynku oraz znajdujących się w nim instalacji grzewczych. W ramach akcji Czujka w każdym domu sieradzka TV Media będzie wspierać Powiatową Państwową Straż Pożarną w Sieradzu w części edukacyjnej. Będziemy również na bieżąco informować Państwa o zaleceniach i prośbach kierowanych przez Straż Pożarną związanych z kwestią bezpieczeństwa w czasie trwania okresu grzewczego.